Obiecałeś sobie, Jerry. Nigdy więcej. Każdy ma swoją słabość. Na ziemię i 30! Już! Nie, może trochę mocniej. Morda na klepkę i ciśnie studzień! Co powiedziałeś? Nie, może bardziej skrzykliwie. Co powiedziałeś? Co mnie obchodzi, że nie masz stroju? To ćwiczysz w dżinsach! Nie no, co to? Nie no, co to jest? No bo wiesz, Paula, on jak ten samochód wysyłał w kosmos, to był taki symbol. Przemek, słyszysz? Włefista jedzie! Gasie w tanim szeleście! Jeśli myślisz, że możesz wejść bezkarnie na moją lekcję i przejąć moich uczniów, to zaraz będziemy inaczej rozmawiać. To pańska grupa, przepraszam. Ja jestem pierwszy dzień. Alicja. Jerry. Tak przez G? Nie, przez J. To tak jak w tej kreskówce? Nie, znaczy tak. Albo nie wiem już. A wy co tak stoicie? Rozejść się, ćwiczyć raz, dwa! O czym to my? No właśnie, Alicjo, a może chciałabyś razem? Kiedyś? Tak? Poćwiczyć? Tak! Jasne. O, moja grupa. A co to za spóźnienie? Ruby! Co mu jest? No co ty? Nie widzisz? Czego? No jak to czego? Nie pamiętasz, jak ty na mnie patrzyłeś w pierwszej klasie? Nie sądzisz chyba, że nasz błefista? Nie, to niemożliwe, Paula. Nie? Jerry, powiedz mi o sobie coś, o czym nikt nie wie. Pomyślmy.
Jak kupuję odżywkę białkową, to zawsze o smaku truskawkowym. Wiem, że to trochę ohydne. No, trochę tak. Ale chodzi mi o coś takiego, czego nigdy nikomu nie mówiłeś. Jest taka jedna rzecz. Tak. Zawsze chciałem śpiewać. Serio? No i co się stało? Kiedy miałem 8 lat, uaktywnił się u mnie gen odpowiedzialny za łysienie. I w ciągu jednego dnia straciłem wszystkie włosy. Nie muszę chyba mówić, jak dzieciaki na to reagowały. A o śpiewaniu nie było mowy. Więc zająłem się sportem. A ze swojej łysej glacy zrobiłem swój znak rozpoznawczy. I nigdy więcej nie śpiewałeś? No właśnie nie. A dla mnie byś zaśpiewał? Ala, proszę cię. No co? Tak tylko powiedziałam. O! Nasze jedzenie już idzie. Obiecaj, że nigdy nie poruszysz tego tematu. Dobrze. Smacznego. Nieważne, że nie masz stroju, dzisiaj przygnę na to oko. Idź się pouczyć, ja wiem, matematyka ważniejsza niż WF. Jak nie masz stroju, to się nic nie stało. Przecież jesteśmy tylko ludźmi, każdemu się mogło zdarzyć, ale w tym tygodniu mamy taki deal, że ja cię teraz spuszczę na zajęcia, a ty zrobisz na następnym WF-ie dodatkowe, no nie wiem, 5 pompek, okej? Okay? I będziemy kwita. Paulina, Przemek! Muszę wam coś powiedzieć, chodźcie! Wiecie co, ja was tak... tak was uwielbiam! Panowie, no co, wy ćwiczycie bez rozrzewki? Ja też chcę, tydzień bez rozrzewki! Ja też byłem taki dziwny, jak się zaczynaliśmy spotykać? Nie, to znaczy, wiesz, ty zawsze jesteś dziwny, więc no wtedy też, ale wiesz, to było zupełnie coś nowego. Paula, zobacz. To nie wygląda dobrze. No i ćwiczysz biceps i triceps jednocześnie. Mówię ci coś niesamowitego. Ty TV Mango mówi. Ala, wszystko okej? Okay? Twoja opaska mówi mi, że coś jest nie tak. Jerry, rozmawiałam z dyrektorem o mojej posadzie. No i? Jak przychodziłam do tej szkoły, to myślałam, że będę drugim nauczycielem, bo brakuje im kadry. No tak, prawdziwych WF-istów już nie ma, tylko my się ostaliśmy. Jerry! Dyrektor chce cię zwolnić w przyszłym tygodniu. Co? A niby jak znajdą zastępstwo? No tak, ta gwizda nie musiała się kiedyś skończyć. Ale ja mu powiedziałam, że albo uczymy ty i ja razem, albo to ja odchodzę. Jeśli chcą mojej głowy, to ja dostanę. Nie pozwolę, żebyś poszła na dno razem ze mną. Ale jak miałabym uczyć, wiedząc, że zabrałam ci pracę twoich marzeń? A ja? Jak mam uczyć bez ciebie? Może znajdę sobie inną szkołę gdzieś na wsi, gdzie uczą na prawdziwych kozłach. Jerry, poczekaj! Alicja, to była piękna przygoda. Warta niejednego gwizdka. Jerry! Ruchy! Nie jesteście na wakacjach! Raz! A teraz gleba i 20 pompek! Już! Jazda! Raz, dwa, trzy! No pięknie. Z deszczu pod rannę.
Przynajmniej nie nazywa mnie gruźlikiem albo robakiem. Ja tak tęsknię za naszym starym fluefistą. A ja jakoś nie widzę różnicy. Dosyć dwuszerego zbiórka, panienki! Za 20 minut widzę was na głównej auli na konkursie talentów. Zrozumiano? Rozejść się! Dzień dobry. Nazywam się Ryszard. Dzisiaj będę dla was żonglował waflami. Dziękuję. Cześć, mam na imię Kasia i pokażę wam podstawy tanga argentyńskiego. Cześć. Jestem wierszopisarz Łukasz i chciałbym przedstawić wam wiersz o mojej miłości do kaszy. Kasza, kasza, miłość nasza, cudna pasza Jeremiasza. Dzień dobry. Jestem Jeromino i na co dzień jestem nauczycielem WF-u, ale dzisiaj chciałbym zaśpiewać. Historia. Co było dalej, pytacie? Jerry spełnił swoje marzenia o zostaniu piosenkarzem i nagrał kilka całkiem fajnych kawałków. Niedługo potem Alicja zaszła w ciążę i musiała przestać uczyć, więc posada znowu się zwolniła. Jerry nie musiał długo czekać na telefon od dyrektora i tydzień później znów pękały nam bębenki w uszach od jego gwizdka. Dziecko podobno urodziło się kompletnie łyse, więc Jerry nie posiadał się z radości. Nikt bowiem nie chciał mu powiedzieć, że większość dzieci rodzi się łysych, ale to już inna historia. Potem oczywiście wszyscy żyli długo i szczęśliwie do następnego sprawdzianu ze sprawności, na którym niesprawiedliwie dostałem dwóje, a przecież... Daj już spokój, Przemek. Nikogo to nie obchodzi. Czy każda historia musi być o tobie? Dobra, dobra, już kończę. Żyli długo i szczęśliwie. Koniec. Pasuje? Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Był to odcinek specjalny, więc jeśli wam się podobał, to koniecznie dajcie nam znać w komentarzach. Jest ze mną Jerry, nie bez powodu, bo przygotowałem dla niego specjalny deal. Jerry, jeśli uda ci się za pierwszym razem trafić tą piłką do tamtego kosza, to co wtedy? To wpadacie obczaić telec do mojego nowego kawałka, który właśnie wleciał na YouTube. Linki znajdziecie w opisie, adnotacja też tutaj za chwilę pojawi się na ekranie. Oczywiście klikamy w nią, jeśli Jerry trafi do kosza za pierwszym razem. Jerry, powodzenia. Mogę? Jezus! Śniły mi się twoje głowy. Tak jak się... Jezus!
wejdźcie na ten teledysk. Nigdy już się nie dogonię. Mam na buzie twoje włosy. Śniły mi się twoje dłonie. Każdej nocy mam już dosyć. Nigdy już się nie dogonię. Obiecę, że nigdy nie poruszysz tego tematu. No dobra. I zapamiętaj. Jedz. Nie lubię oliwek, cholera.